Hej, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w kolejnym już haulu. Tutaj będzie, słuchajcie, trochę ciuchów i trochę kosmetyków. Przejdę do pierwszego sklepu, będzie to sklep Romuj. Z tego sklepu mam, słuchajcie, 4 rzeczy. 3 są super, jedna jest kompletnie inna. Ja postaram się Wam wkleić albo gdzieś tutaj z boku zdjęcie, albo będzie taka, wiecie, migawka, bo ja mam zrobione zdjęcie w tych rzeczach i zdjęcie ze strony, czyli jak to się ma do rzeczywistości. Pierwszą rzeczą jest, słuchajcie, kombinezon, który jest kompletnie inny niż na tej stronie. Ja w nim sobie nie zrobiłam zdjęcia, bo to by było po prostu samobójstwo sfotografować się w ogóle i pokazać w takim kombinezonie. Zaraz na zdjęciu zobaczycie, jaki mi chodzi. On jest nawet, widziałam go, słuchajcie, na tych naszych polskich butikach facebookowych, a w rzeczywistości to jest taki bardzo śliski, sztuczny materiał. No na pewno nie coś dla mnie, także ja komuś będę musiała go podarować. On z tyłu ma takie tutaj wycięcie w plecach, właściwie takie w talii. To jest kombinezon i na tym kombinezonie są takie ponaszywane materiały. Nawet nie wiem, jak to pokazać, żeby to było tak widać. To jest ta jedyna nietrafiona rzecz. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, bluzeczka. Taka po prostu szyfonowa bluzeczka w kolorze miętowym. Przepiękny kolorek, słuchajcie. Ona pod spodem jest na takiej jeszcze białej podszeweczce, dlatego nie jest jakoś bardzo prześwitująca, chociaż no bardziej do niej by pasowało założyć listy lub po prostu biały biustonosz. I ona jest taka, jak widzicie, dość długa, taka fajna, zwiewna. To jest, albo to jest one size, albo jakaś, wiecie, L-ka, XL-ka. Ja tam najczęściej zamawiam największe rozmiary. Bardzo fajna bluzeczka. Druga bluzeczka również bardzo fajna. Tu już widzę rozmiar L. To jest, słuchajcie, bluzeczka w takie drożki. Uwielbiam takie, słuchajcie, dekolty po prostu, takie wycinane, a w koszulach to już szczególnie. Na długi rękaw tutaj ma takie przepiękne dwa granatowe guziki. Bardzo uważam twarzowa. Przynajmniej mi jest do twarzy w czymś takim, uważam. Bardzo, bardzo fajna koszula. I tak jak tutaj nie ma co za wiele pokazywać. To jest taki, wiecie, powiedziałabym basic, który warto mieć po prostu w swojej szafie, bo ją można naprawdę często, na wiele okazji założyć. I ostatnią rzeczą jest, słuchajcie, coś na lato, a mianowicie taki przepiękny, patrzę, czy mam na dobrej stronie, a mam na odwrotnej, taki przepiękny kombinezon. I go też widziałam na przewielu, słuchajcie, butikach. To jest taki, o taki, wiecie, kombinezon. Tutaj taka hiszpanka, w sensie jest taka falbanka. Tutaj są spodeneczki i tutaj on ma takie kieszonki. W pasie jest taka tutaj oto gumeczka. Też wstawię Wam zdjęcie, jak ja wyglądam w tym oto kombinezonie. Uważam, że bardzo fajny produkt, ze spoko materiału, jak najbardziej spisał się na plus ten oto kombinezon. Teraz możemy przejść, słuchajcie, do Shein. Pierwszą rzeczą z Shein jest taka oto torebeczka. Ja wiem, że tam podają wymiary tych torebek, ale jakoś, wiecie, myślałam sobie, że będzie to taka torebka w rozmiarze codziennym. Dla mnie jest to za mała torebka na co dzień. Musiałabym kupić sobie ekstra po prostu jakiś taki malutki portfelik, bo nawet bym się tu portfel nie zmienił, nie zmieścił, na które są tylko telefon. Dlatego będzie to albo taka torebka typowo wyjściowa, albo po prostu oddam ją komuś prezencie. Jest przepiękna. Marzyłaby mi się właśnie taka, ona jest taka cała sztywna, bardziej taka kufrowa, w kolorze siwym, tylko właśnie w rozmiarze takim, wiecie, normalnym do chodzenia na co dzień. Kolejną rzeczą może to pokazać ostatnie. Druga rzecz z tego sklepu to jest, słuchajcie, po prostu zestaw pędzli do podkładów. Powiem Wam szczerze, że tego nigdy nie jest jakoś za dużo, naprawdę. Ja mam wieczny problem, że nie mam pędzli, nie wiem jak to jest, po prostu użyję raz, drugi, trzeci. Ja nie mam tak, że myję od razu pędzle, tylko składam, jak mam już ich bardzo dużo, to dopiero wtedy idę myć. No i często jest tak, że nie mam pędzli do podkładu, dlatego właśnie postanowiłam takie sobie zamówić. To jest, wiecie, bardzo popularny zestaw akurat tu z różowymi trzonkami. I ostatnią rzeczą będą, słuchajcie, okulary. Przychodzą w fajnym etui. Nie wiem, co sądzić o tych okularach. Jestem ciekawa, co Wy mi napiszecie. Są to trochę takie, wiecie, inne okulary. Takie kocie. Jakieś śmieszne w ogóle. To, czego nie lubię w okularach i te niestety to mają, to, że widać przez nie oczy.
co powiedzcie mi, co myślicie? Ja ogólnie mam twarz taką dobrą do okularów, może tak. Mam jakąś złą do czapek, nigdy nie nosiłam czapki z daszkiem i tak dalej, bo to nigdy dobrze na mnie leżało, a okulary jakoś zawsze dobrze do mnie pasowały. Ale co do tych, powiem szczerze, że nie wiem, nie jestem jakoś przekonana chyba, nie wiem, gdzie miałabym założyć takie w ogóle okulary. One są, muszę wam powiedzieć, że dość, to jest w ogóle takie dość ciężkie, że macie wrażenie, że chce wam aż trochę przechylić głowę, a to jest takie leciutkie te, nie wiem, nauszniki, czy jak to się profesjonalnie nazywa. Napiszcie mi, co myślicie, ja wam wstawię link, jeżeli jesteście ciekawe i chciałybyście takie okulary, bo to może być w kogoś absolutnym stylu. Dalej, słuchajcie, przejdę do sklepu Reserved. Było to minus 40, ja wam pokazywałam w holu takim dziecięcym, nie wiem, czy on już jest na kanale, czy dopiero będzie, jakie rzeczy kupiłam małym, bo głównie poszłam tam kupić rzeczy dla małego, ale sobie też, słuchajcie, kupiłam taką zwykłą po prostu bokserkę. Ja uwielbiam takie po prostu bluzki, naprawdę. Właśnie takie, żeby były, wiecie, z takiego fajnego, bawełnianego materiału z elastyną i takie po prostu na takich grubszych trochę ramionczkach. Uwielbiam takie zwykłe basic, takie zwykłe basiki. To kosztowało w cenie regularnej 20 zł, minus 40%. Są jakieś rzeczy mojego męża, ale jeszcze kupiłam sobie taką zwykłą, też czarną, chciałam luźną po prostu bluzkę, żeby nie była dopasowana, bo ta czarna jest na przykład bardzo taka, wiecie, dopasowana, ale chciałam też coś niedopasowanego. To jest rozmiar MK, a to jest rozmiar, słuchajcie, LK. Tutaj ma napis Gold. Z bardzo też fajnego, takiego bardzo przewiewnego materiału teraz na te gorące dni. Taki króciutki rękawek. Tak się prezentuje. Ona jest taka trochę dłuższa, właśnie coś, o coś takiego mi chodziło. Ona kosztowała w cenie regularnej 30 zł. I ostatnią rzeczą jest, słuchajcie, taka koszula. Ona jest wygnieciona, bo ja ją wyciągnęłam, właśnie ściągnęłam ją właściwie z prania. Taka biało-miętowa. Tutaj na dole wiązana. I ona w regularnej cenie kosztowała 50 zł. To jest rozmiar 40. Tak się oto prezentuje. I to tyle, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ciuchy. Kolejną rzeczą, którą wam pokażę, będzie, słuchajcie, zestaw do modelowania włosów. I to jest zestaw z firmy Problo Curl Me. Ja wam nagrałam pełną recenzję tego produktu. Jestem w nim w ogóle zakochana i to, jaki daje efekt, póki co cały czas to robię. Bo czasami mam tak, że wiecie, że coś mi się spodoba, porobię i dalej już tego nie robię, ale póki co tym cały czas układam swoje włosy. Na tym filmie jest trochę słaba, słuchajcie, ostrość, z tego względu, że kamera musiała stać dość daleko i ja mówiłam wam to już na pewno nie raz, zresztą jak pytałyście się mnie też, czy ja okulary noszę, bo sobie je chcę, czy bo muszę. Ja jestem krótkowidzem, ja nie widzę z daleka i ja po prostu, wyobraźcie sobie, że ja nagrywając w ogóle nie widziałam tego w podglądzie, że to jest nieostre. Próbowałam to trochę wyostrzyć w programie, wyszło jak wyszło, ale szkoda mi było wyrzucać ten film, to po pierwsze, a po drugie nagrywałam go naprawdę tak długo czasu, a teraz przy małym dziecku ciężko jest, wiecie, znaleźć mi drugi raz taką większą ilość czasu, żeby na spokojnie nagrać sobie film naprawdę. I było mi naprawdę wielka, wielka szkoda, bo film ogólnie bardzo fajny, tylko ta nieostrość. No ale te osoby, tak jak mi pisały, które chciały zobaczyć efekt, to ta ostrość niczym nie przeszkadzała. A no właśnie a propos w ogóle tego produktu. Ja mam ten zestaw chyba Mimi. I tutaj mamy w zestawie, mamy torbę, gdzie możemy sobie to, słuchajcie, przechowywać. I tak wygląda zestaw. Połowa właściwie zestawu, rączka. Ja mam w zestawie dwie rączki. I tutaj jest 6 wałków i 6 klipsów. Razy 2 ja mam jeszcze jedno, bo ja mam już jedno takie w torbie schowane. Tutaj mamy wałki duże, średnie i małe. To jak to się tam robi, to wszystko możecie zobaczyć sobie na tym filmie. W tym ostrość, słuchajcie, nie przeszkadza. No, ja wtedy robiłam to po raz pierwszy, było mi trochę ciężko, teraz już wiem, że muszę sobie najpierw po prostu zostawić włosy, żeby trochę się podsuszyły naturalnie, wtedy jeszcze dosuszam je suszarką i modeluję na już takie półsuche, prawie suche, może tak w 80-70% suche włosy zaczynam modelować wtedy te włosy i naprawdę po prostu
Powiem Wam szczerze, że nawet nie trzeba jakoś długo z tym chodzić, bo ja to najczęściej robię, że nakładam na włosy, idę się pomalować i ściągam i już jest po prostu wow. W ogóle te włosy już są takie, widzicie, kompletnie inne i cały czas jakoś tak się utrzymują. A moje włosy, jeżeli chodzi o kręcenie, to niezbyt właśnie się tak jakoś utrzymują. No i na koniec będą, słuchajcie, kosmetyki. Nagrywałam Wam testy kosmetyków, to jest marka Freedom. Ja to sobie zamówiłam na kosmetykomanii. Pierwszym produktem, nie będę Wam w ogóle, że tak powiem, rozwodziła się na temat tych produktów, ponieważ zapraszam Was do mojego filmu, gdzie tam o nich mówię i je oceniam. Pierwszy to jest bronzer Freedom, kolor 110 matte. Taki bronzer. Dalej mamy, słuchajcie, taki bardzo delikatny, dziewczęcy, na lato uważam, róż Angelique. Korektor w kolorze light. Pomadka w kolorze 111 Untouched. I ostatnią rzeczą jest rozświetlacz Glow. Po prostu taki żółty sobie oto rozświetlacz. To jest to. Dalej to są tak. Zamówiłam sobie, słuchajcie, kolejny kolor tego Maka. Ja wiecie, że ja go bardzo, bardzo polubiałam. Ja miałam wcześniej NC30, teraz zamówiłam NC20 i teraz, kiedy zaczynam być już trochę bardziej opalona, to muszę powiedzieć, że jest nawet dla mnie już za blady, ale to nie ma problemu, bo ja, że tak powiem, mam jeszcze tam tą NC30 na wakacje, a to będę miała po prostu na, jako kolor w ciągu roku. I dwa ostatnie produkty. To są, słuchajcie, matowe pomadki z Belle. I ja ten kolorek, to jest kolorek 06, mam obecnie na ustach. To jest seria Moroccan Dream Matte Liquid Lips. Słuchajcie, bardzo fajne pomadki na chwilę obecną. Ja je kupiłam w szafie Belle w Biedronce. Widziałam tam jeszcze taki bardzo fajny podkład i zamierzam go kupić i po prostu wtedy nagram dla Was test tego podkładu i tych właśnie pomadek, jak to się sprawuje, jeżeli chodzi taki, wiecie, z biegiem dnia. Bo to, jak tutaj mam jeszcze kolorek 01, a to jest 06, bardzo wpadnie tak, wiecie, w oko. Ja zawsze, jak wchodzi jakaś nowa seria, to lubię wziąć jakiś taki nudziakowy i jeden jakiś taki, wiecie, właśnie róż, fuksja, fiolet, czerwień, coś takiego. Po prostu zazwyczaj biorę właśnie dwa kolory i one chyba kosztowały 8,90 każda. No i to tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i zapraszam do następnego.